Witam cię serdecznie, z tej strony Marcin. Kolejne zadanie od Pauliny. Zadanie, które jest na pewno z poziomu rozszerzonego i muszę przyznać, że jest to chyba jedno z ciekawszych, w sensie trudniejszych zadań, które ostatnio rozwiązywałem dla was. No bo zobaczcie sami, co tu się dzieje. Suma 10 początkowych wyrazów ciągu, więc jest ciąg arytmetyczny, jest równa 20. Oblicz najmniejszą wartość funkcji f od x, czyli będziemy na pewno liczyć wierzchołek i wartość q, dla równania z parametrem oraz różnicę ciągu AN, jeżeli f od 1 równa się f od 10 równa się 0. Więc bardzo dużo tu się dzieje. Dobrze, zacznijmy od tego pierwszej części, czyli suma 10 początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego jest równa 20. Przypominam, że wzór na sumę 10 początkowych wyrazów, w ogóle na sumę iluś tam początkowych wyrazów, to może ja Wam go tutaj przypomnę, że to jest Sn równa się wyraz pierwszy dodać wyraz nty przez 2 razy ilość, tak? Wynika z tego, że moje S10 jest równe A1 plus A10 przez 2 razy ilość, czyli ponieważ liczę 10 wyraz, no to razy dyszkę, tak? S10 to jest oczywiście 20, więc tu sobie podstawimy 20. Równa się, dwójka się skróci z dziesiątką, czyli tu jest 1, tu jest 5. No, to nie będziemy jeszcze, tak? Czyli to jest 5 z przodu mogę wyrzucić i tu będzie w nawiasie A1 plus A10. No i oczywiście, jeżeli podzielimy to sobie przez 5, to nam wychodzi, że 4 równa się A1 plus A10. OK? Dobra. Pozwólcie, że ja sobie zrobię tak. Skoro to już nam nie będzie raczej potrzebne. Tak. OK. To już nam raczej nie będzie potrzebne. To zapiszę sobie to, bo to mi będzie dla mnie bardzo ważne. Czyli wiemy, że i będziemy z tego korzystać, że A1 plus A10 jest równe 4. OK. Mam nadzieję, że to przekształcenie jest jasne. Teraz dalej. Możemy zapisać tutaj, że 4 równa się A1 plus i zamiast A10 zapisać, że to jest A1 plus 9R. No bo zauważcie, że jak do wyrazu pierwszego dodam 9 różnic, to otrzymam wyraz 10, tak? Więc wszystko się jak najbardziej zgadza. Czyli 4 równa się 2A1 plus 9R. Odejmę 9r, czyli otrzymam 4 minus 9r równa się 2a1, tak? Bo dziewiątkę przeniosłem na lewą stronę. I podzielimy to sobie przez 2, czyli 2 minus 9 drugich r równa się a1. OK? I teraz z tego oczywiście zapiszę sobie, że a1, bo z tego też będziemy później korzystać, jest równe 2 minus 9r. Sorry. 2 minus 9 drugich oczywiście R. OK? Dobra. I teraz z tego jeszcze sobie bym chciał bardzo chętnie wyliczyć dziesiątkę, tak? Czyli z tego otrzymamy jeszcze tak, że A10, tak? Z tego wynika, że A10 to jest A1 plus to jest 4 minus A1. Czyli A10 to jest 4 minus. Zamiast A1 mogę wstawić, że to jest A10 minus 9R. Tak? Tego 10 wyrazu cofnę się o 9, to będę na pierwszym. Czyli moje A10 to jest 4 minus A10 plus, bo minus minusem da nam plus 9R. Dodajemy A10, czyli 2A10 równa się 4 plus 9R i podzielimy to przez 2, czyli A10 równa się 2 plus 9 drugich R. OK? I to też sobie tutaj zapiszę, bo też będę z tego korzystał, że A10 jest równe 2 plus 9 drugich R. OK? To jest wykorzystana praktycznie w 100% informacja,
że suma 10 początkowych wyrazów w ciągu arytmetycznego a n jest równa 20. Wyliczyliśmy, że a1 plus a10 to jest 4. Wyliczyliśmy sobie a1 w zależności od różnicy, którą zaraz niedługo będziemy liczyć. I wyliczyliśmy sobie a10 też w zależności od tej różnicy. Ok? Dobra. To teraz tak. Skoro to już mamy policzone, to sobie skasujmy. I lecimy dalej. Kolejna rzecz to mamy funkcję kwadratową. Oblicz najmniejszą wartość funkcji kwadratowej. Czyli skoro ja mam policzyć najmniejszą wartość funkcji kwadratowej, no to oczywiście ja będę musiał policzyć sobie deltę. Zgadza się? Bo najmniejsza wartość funkcji kwadratowej jest przyjmowana w wierzchołku, a dokładnie jeżeli będę później musiał obliczyć wartość, tak, obliczyć najmniejszą wartość, to muszę wyliczyć z tego wierzchołka nie p, tylko q. A żeby policzyć q, to jest wzór minus delta przez 4a, więc delta mi się na pewno przyda. Ok? Dobra. No to liczmy sobie naszą deltę. Czyli nasza delta równa się. To jest, może tu jeszcze zapiszemy, a to jest to, co stoi przy x kwadrat, a więc 1. B to jest to, co stoi przy x, a więc minus m kwadrat, a c to jest wyraz wolny, czyli 3m minus 1. Ok? Dobra. No to lecimy z tą deltą. B kwadrat minus m do kwadratu, minus m kwadrat podniesione do kwadratu to będzie m do potęgi czwartej minus 4 razy 1 i razy c, czyli 3m minus 1. Czyli nasza delta jest równa. M do czwartej zostaje. Tak, przypominam, m do czwartej to jest b kwadrat, czyli jest m kwadrat do, minus m kwadrat do kwadratu to jest m do czwartej. Minus 4 razy 3 to jest minus 12m i minus 4 razy minus 1 to jest plus 4. Mamy wyliczoną naszą deltę. No to teraz będziemy korzystać z tak zwanych wzorów Wieta. Co to są wzory Wieta? No każda osoba na poziomie rozszerzonym musi wiedzieć, co to są wzory Wieta. To są dwa wzory. Jeden jest na sumę miejsc zerowych funkcji kwadratowej, czyli x1 plus x2 równa się minus b przez a, i x1 razy x2 równa się c przez a. Dobra, w takim razie mamy obliczyć najmniejszą wartość różnicy tego ciągu. Czyli teraz tak, po pierwsze wiemy, że z wzorów Wieta, ja je tu napiszę, otrzymujemy coś takiego, że x1 plus x2 to jest minus b, czyli minus minus m kwadrat przez minus minus m kwadrat, tak, przez a, czyli przez jedynkę. Minus minus m kwadrat to jest oczywiście m kwadrat, jak podzielimy to przez 1, to otrzymamy m kwadrat. Ale z drugiej strony wiemy, że f od a1 równa się 0 oraz f od a10 równa się 0. Co z tego wynika? Co wynika tutaj, może zmienię jakś na szybko kolorek, z tego warunku, że f od a1 równa się f od a10 równa się 0. Że to a1 i to a10 to jest nic innego jak miejsca zerowe naszej paraboli. Czyli to jest to i to. Ok? Czyli mogę napisać, że x1 to jest a1, a x2 to jest a10. Czyli z drugiej strony, z racji tego, że mam tutaj napisane to, że a1 plus a10 to jest 4, to zamiast a1 wstawiam x1, a zamiast a10 stawiam x2. I to będzie równe 4. Czyli x1 plus x2, bo to się jeszcze raz mówię, bierze z tego, że to są miejsca zerowe, to jest równe 4. No i teraz jak zobaczymy sobie tu, wyszło, że x1 plus x2 równa się m kwadrat, x1 plus x2 równa się 4, czyli tu m kwadrat będzie równe 4, czyli albo m równa się 2, albo m równa się minus 2. Ok? No bo do kwadratu dwójka to jest 4, minus dwójka do kwadratu to jest jeszcze 4. Dobra. Mamy naszą deltę, podstawmy sobie w miejsce m dwójeczkę, dwójeczkę oraz minus dwójkę i minus dwójkę, dobra? Jeżeli podstawimy sobie dwójkę, czyli m równa się 2, to będziemy mieli 2 do potęgi czwartej to jest równe 16 minus 12 razy 2 to jest 24
plus 4. No to to jest równe 20 minus 4 minus 4. Tą odpowiedź to n musimy wykreślić i odrzucić. Dlaczego? Bo delta nam wyszła ujemna. A my mamy dwa pierwiastki, tak? A1 i A2. A1 i A10, czyli x1 i x2. Skoro funkcja kwadratowa ma pierwiastki, to delta musi być dodatnia, więc tą odpowiedź na pewno odrzucamy. To sprawdźmy sobie minus 2. Minus 2 do potęgi czwartej to również jest 16. Minus 12 razy minus 2 to jest plus 24. No i plus 4 to jest 44 dla m równego minus 2. No i jak najbardziej delta pasuje, zgadza się, bo delta nam wyszła 44, czyli nasze m jest równe minus 2. To znaczy, że ta nasza funkcja już wiemy jak wygląda, tak? Bo za m możemy sobie podstawić minus 2, więc f od x równa się x do kwadratu. I teraz mamy minus 2 do kwadratu to jest oczywiście minus 4. Tak. Minus 2 do kwadratu to jest oczywiście 4 i minus z przodu to będzie minus 4x. I 3m razy 3m tu jest, czyli 3 razy minus 2 to jest minus 6, minus 1 to jest minus 7. No, najmniejszą i największą wartość tej funkcji już spokojnie możemy sobie wyliczyć, tak? Skoro delta nam wyszła 44, bo podstawiliśmy sobie już za m, to znaczy, że q, czyli wartość najmniejsza naszej funkcji, czyli wartość naszego wierzchołka tej paraboli, to jest oczywiście wzór minus delta przez 4a, czyli to jest minus 44, bo to się bierze stąd, przez 4 razy a, czyli przez 1, a 4 razy 1, czyli przez 4, czyli to jest równe minus 11. To jest wartość najmniejsza, ponieważ oczywiście ramiona paraboli są skierowane w górę, bo tutaj a jest dodatnie. Czyli mamy jakby załatwioną, obliż najmniejszą wartość funkcji. Musimy jeszcze wyliczyć różnicę tego ciągu. I tą różnicę ciągu wyliczymy sobie z następującej rzeczy, znowu ze wzorów Wieta, a dokładnie, że jeżeli to jest nasza funkcja x kwadrat minus 4x minus 7, to mamy wzór na wzory Wieta, że x1 razy x2 to jest równe c przez a. I teraz x1 i x2 to przypominam, to jest a1 i a10, czyli mówiąc inaczej, a1 razy a10 równa się c przez a. Zamiast a1 postawiamy oczywiście 2 minus 9 drugich r, czyli mamy 2 minus 9 drugich r. Zamiast x2 podstawiamy a10, bo to jest drugie miejsce zerowe. Czyli 2 plus 9 drugich r. OK. Równa się c przez a. C to jest oczywiście minus 7, a to jest oczywiście jedynką, więc minus 7 przez 1 to będzie po prostu minus 7. Tu jest wzór skróconego mnożenia a minus b razy a plus b, czyli to jest a kwadrat minus b kwadrat, czyli pierwszy wyraz do kwadratu, czyli 2 do kwadratu, to jest oczywiście 4, minus drugi wyraz do kwadratu, 9 drugi do kwadratu to mamy tak, 9 do kwadratu to jest 81, 2 do kwadratu to jest oczywiście 4, no i r do kwadratu to jest r kwadrat. Odejmujemy sobie czwóreczkę, czyli mamy minus 81 czwartych r kwadrat równa się minus 11. Minus jest po lewej stronie i po prawej stronie, czyli możemy to podzielić przez minus 1. Na racji tego, że mi pomału trochę miejsca brakuje, sobie to po prostu, tak? Dalej, jeżeli teraz sobie spierwiastkujemy to obustronnie, to tak, tu zostanie nam pierwiastek z 81 to jest oczywiście 9, pierwiastek z czwórki to jest 2, pierwiastek z r to jest moduł r równa się pierwiastek z 11. Czyli teraz sobie podzielimy, czy też może pomnożymy przez 2 dziewiąte, żeby pozbyć się tutaj tych 9 drugich, czyli wartość bezwzględna z r równa się 2 dziewiąte pierwiastka z 11, czyli jak pozbędziemy się wartości bezwzględnej, to jest albo 2 dziewiąte pierwiastka z 11 lub r równa się minus 2 dziewiąte 2, no, pierwiastka z 11. W
Teraz tak patrzę, bo chyba już wszystko z tego zadania żeśmy obliczyli, bo mieliśmy znaleźć, obliczyć najmniejszą wartość. Jest minus 11, obliczyć różnicę ciągu, jeśli jest taki warunek, no to jest albo taka, bo to różnica jest taka, że jeden będzie malał, a drugi będzie rosł, tak? Albo na odwrót to trzeba pokazać, bo kamerka odwraca, nieważne. Jeden maleje, wtedy jest ujemne, drugi rośnie i też będzie ten ciąg sumę miał 20. No sumy też żeśmy wyszli. No tak jak mówię, zadanie było trochę długie, zakręcone, pewnie już je nagrywam z 10-15 minut, więc tym bardziej to o tym świadczy, bo mówię, trzeba było znać doskonale informacje o ciągu arytmetycznym, wyliczyć z tego, że A1 plus A10 to jest 4, wyliczyć A1, wyliczyć A10. Później trzeba było mieć informację o funkcji kwadratowej z parametrami m, czyli wyliczyć tą deltę, zastosować wzory Wieta na sumę, zastosować wzory Wieta na iloczyn, wyliczyć ma, później wyliczyć jeszcze te ry. No, zadanie na pewno, mówię, nie należy do łatwych. Jeżeli jakiekolwiek pytania będą w tym zadaniu i chciałabyś, żebym ci na nie odpowiedział, śmiało napisz to w komentarzach. Jeżeli podoba ci się to, co robię i tworzę i też chciałabyś, żebym rozwiązał dla ciebie zadania, wyślij mi zadania na maila. A jak ci się podoba to, co robię, łapka w górę, zawsze mile widziana. Dobra, starczy, bo znów się rozgadałem i to gadam i gadam. Dzięki wielkie za uwagę i zapraszam Cię już do ostatniego zadania od Pauliny z cyklu darmowych korepetycji, czyli ja rozwiązuję zadania, które Wy mi wyślecie. Na razie, cześć!